Rybomania 2024, na którą serdecznie, serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy nie tylko pałają się tym, żeby łowić ryby i czerpać z tego tytułu niesamowitą przyjemność, zwłaszcza na łonie natury, ale również tych, którzy oprócz tego coś chcą zrobić dla tej natury. Taka jest misja Fundacji Ratuj Ryby. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów, wszystkich zwolenników, ale także nowe osoby, które chcą z nami w tym uczestniczyć. To już jest 13 bodajże rybomania z Ratuj Ryby, 9 w Poznaniu. Co się będzie działo? No będziemy generalnie podsumowywać aż 784 działania przez 9 lat. Teraz płynie 10 rok. 784 działania skierowane właśnie po to, żeby było jak najwięcej ryb, a dla tej rzeki, którą tutaj widzicie, ponad 400 działań. Od zarybienia w milion ryb, poprzez 100 gniazd budowanych, sprzątamy ją i też na tej rybomanii będziemy chcieli zaprosić wszystkich, żeby zgłosili jakiś swój ulubiony odcinek rzeki podczas akcji ogólnopolskiej 10 sprzątania brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce. Jest wydarzenie utworzone. Dzięki Marcinowi i Kamilowi już drugi raz będziemy łowić, a w zasadzie to ryby właśnie będą łowić wędkarzy, żeby zorganizować takie zawody wędkarskie, na których będziemy zbierać właśnie na ryby, po to, żeby było ich więcej. Będzie możliwość, będziemy rozdawać ulotki dotyczące 1,5%. Nic nie kosztuje, a jednak pomaga. W zeszłym roku udało się uzbierać około 3000. Została ta kwota przeznaczona na budowę parków dla aż 5 szkół. Co jeszcze będzie? No będzie dużo maskotek, oczywiście celowo jesiotr, bo cały czas od 3 lat prowadzimy restytucję jesiotra ostronosego w całej zlewni Europy ze sukcesem niesamowitym, bo na tej rzece z Madzią, która jest po drugiej stronie, śledziliśmy je przez kilkaset kilometrów. Mamy pewność, że przeszły przez Wartę, przeszły przez Odrę w tym najgorszym roku zatrutym. Dla patronów, którzy nie podali adresu, będą takie upominki na telefon, podstawka, praktyczna rzecz. Można sobie oglądać przy stole, gdziekolwiek. Będą bryloczki, też sandacz, oczywiście nie bez powodu. Mamy gniazd ponad 100 wybudowanych dla tej ryby. Dla partnerów, którzy ponad 3 razy przez te 10 lat uczestniczyli w jakiejkolwiek akcji, ale również dla patronów, będzie coś niezwykłego. Będzie honorowa, złota statua Ratuj Ryby. Też będę zapraszał serdecznie na galę konkursową. Konkurs się uruchamia już od teraz. Można zgłaszać wszystkie inicjatywy do Fundacji Ratuj Ryby, które przez 9 lat zostały z Fundacją Ratuj Ryby zorganizowane. No i nominowani i zwycięzcy, a będzie ich około 100, będą uczestniczyli w gali rozdania nagród w Muzeum Ochrony Wód i Rybactwa w Sierakowie. Czy ja o czymś zapomniałem? Aha, no będą oczywiście koszulki Dzikiego. Specjalnie na rybomanie jest nowa edycja. Jacek Kowalski, niesamowity rysownik międzynarodowy, którego już Iga nawet Świątek poznała, narysował specjalnie na 10-lecie Fundacji Ratuj Ryby dla wędkarzy koszulkę z Merlinem. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Będzie jeszcze parę niespodzianek, na pewno o czymś zapomniałem, ale już teraz serdecznie zapraszam na rybomanie. Będziemy przy akwarium, będziemy oczywiście uczestniczyć w Akademii Młodego Wędkarza, także bierzcie dzieci, będzie dużo konkursów, pewnie będzie dużo nagród. Zapraszamy wszystkich serdecznie do tej przysłowiowego przybicia płetwy na rybomanie do Poznania 2024, Fundacja Ratuj Ryby i wszyscy kibole. A teraz zobaczcie, jak wygląda Marcinka wylana. Ona płynie tam dalej. To jest na razie rozlewisko. Zobaczycie na zdjęciu.